jesteś jedną z czterech zawodniczek, które brały udział również w poprzednich, zeszłorocznych mistrzostwach. Jak ocenisz te i tamte? Które według Ciebie miały wyższy poziom? Myślę, że te miały wyższy poziom, ale mamy bardzo dobre zawodniczki, przyszły z różnych klubów i jestem dumna z tego zespołu. Michał Majnusz, nad ranem wróciłeś z Portugalii. No przyjechałeś tutaj do Głogówka na gotowe, można powiedzieć, o całą robotę przez piątek, sobotę. Oprócz oczywiście dziewcząt wykonały Kasia Moskała i Samuel Eliania. Tak, zdecydowanie. Też tak się umówiliśmy wcześniej, że tak będzie wyglądać, ale tutaj na pewno dużą robotę Kasia i Sami w tygodniu przygotowującym do mistrzostw dziewczyn wykonali i chwała im za to. I mamy fajną nową trenerkę Kasię i myślę, że to też nie pierwszy tytuł jej. Ćwierćfinał i półfinał, można powiedzieć, że bardzo gładki. Natomiast ten głos to chyba straciłeś w finale, który był wyjątkowo emocjonujący i nie ma co ukrywać, troszeczkę po naszej myśli się nie układał. Ciężki mecz finałowy, ale ta drużyna jest tak doświadczona, że też wierzyliśmy mocno do końca. Spodziewałyśmy się tego. Bramki wpadły po błędach naszych. Wydaje mi się, że ze względu na to, że dawałyśmy sobie się kontrować. Sekund z meczu finałowego, które wstrząsnęły diamentami Warszawa. To jest to, co zapamiętasz z tych mistrzostw najbardziej? Tak, myślę, że tak. Dwie bramki w tak krótkim czasie, co dało zwycięstwo drużynie. No, myślę, że to zapadnie w pamięć do końca życia. Walczyłyśmy do końca, no i jesteśmy mistrzyniami Polski. No, za to oczywiście serdeczne gratulacje. A Twoim zdaniem, czy to był najtrudniejszy mecz? Tak, bo byłyśmy najbardziej zmęczone, no i jednak to był finał. Teraz!
Julia Gutowska, MVP Mistrzostw Polski U17 w futsalu rozgrywanych w Głogówku. Julia, do końca rywalizowałaś również o tytuł Królowej Szczelczyń. Który ten z tych tytułów byłby dla Ciebie cenniejszy? Ten, który trzymasz w dłoni, czy jednak Królowa Szczelczyń? Myślę, że ten, który trzymam w dłoni, ale o Królową Szczelczyń też walczyłam. No nie udało się, ale jestem najlepszą zawodniczką. Udało się przy samej końcówce, no ale tak jest futsal i dużo bramek pada pod koniec, także graliśmy do samego końca i się udało. I chwała dziewczynom za to, bo zawsze byliśmy tyle tak blisko, a dzisiaj się udało tą niewielką różnicę do tego złota zniwelować.